Czy uważasz się za osobę wolną od stereotypów? Myślę, że nie ma człowieka, który by nie był i niestety mi też się zdarza. Chociaż staram się z tego wyjść, ale myślę, że się nie da po prostu. Myśląc work-life balance, elastyczność, jakie miejsca pracy przychodzą ci do głowy? Myślę, że firmy, które powstały w niedawnym czasie, założone przez osoby, które zostały wychowane przez dzisiejsze czasy, które mają te właśnie nowe wartości, że chcą trochę zmienić właśnie rynek, wprowadzając te cechy, które może im zabrakło, kiedy oni byli na rynku pracy. A bank? Kojarzy ci się z takim miejscem? Bank kojarzy mi się, zabrzmi to stereotypowo, z dosyć poważnym miejscem. Nie powiedziałbym na pewno tam o elastyczności. To poznaj kogoś. O, cześć. Cześć, Kuba. Kuba. Marysia. No kurczę. Nie spodziewałem się szczerze. Zaskoczony? Trochę tak. Widzę, że mamy dużo wspólnego. Cieszę się, że będziemy mogli właśnie o tym balansie i o tej elastyczności trochę więcej wspólnie porozmawiać. Jestem Marysia, mam 21 lat i na co dzień zajmuję się komunikacją korporacyjną. Dbam o takie przyjazne i bezpieczne środowisko pracy. Dodatkowo wspieram również komunikację wewnętrzną. To był twój cel, czy może znalazłeś się tutaj przypadkiem? Zaczynałam swoją pracę od stażu. Zespół, w którym obecnie jestem, jest tym, w którym najlepiej się odnajduję. Jak ty właśnie sobie radzisz, bo to jest bardzo dużo obowiązków. Tak, rzeczywiście, no, tych tematów w banku jest dużo i są one inne, różne i na pewno nie mogę narzekać na nudę. Pracuję w kilku miejscach, w banku i w drugiej organizacji. Studiuję, widzę, że jesteś zaskoczony. Czyli jesteś taką definicją elastyczności właśnie. Też zależy od tego, jak my sobie ułożymy tą pracę między sobą i na co się tak naprawdę umówimy. Oni o tym wiedzą, są tego świadomi. Komunikacja między nami jest płynna, wystarczy, że powiem o swoich potrzebach. Home office, nie ma sprawy, praca zdalna, szybsze wyjście, czy nie wiem, skończenie wcześniej. Nie zaniedbuję swoich obowiązków, jest to po prostu, nie wiem, przesunięciem mojego czasu pracy, a nie wpływa to na jakość i efektywność. Jak właśnie u ciebie wygląda ten work-life balance? W sumie jestem bardzo ciekawy. To miejsce, w którym jestem obecnie, daje mi poczucie spełnienia, rozwoju i też oddechu. Pracuję normalnie 8 godzin dziennie. Nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby ktoś zadzwonił do mnie po tym czasie i cisnął mnie o jakieś niezrobione zadanie, czy niewysłanego maila. Mamy jakby do siebie duży szacunek do tego, jak pracujemy i w jakim czasie pracujemy. Bardzo mi się podoba to, że opisujesz właśnie takie idealne środowisko, które ja wcześniej opisywałem, że właśnie jest ten komfort, jest to zrozumienie, jest to docenienie. Bardzo mi się podoba, że w ogóle jesteś właśnie w takim miejscu i no, jestem zaskoczony, bo w sumie nie pomyślałbym szczerze. Uwierz mi, że ja też byłam zaskoczona i przyjście do pracy, do banku było dla mnie ciekawą i bardzo dobrą odmianą. Ja nawet nie wiedziałem, że są takie stanowiska w banku, że jest taka elastyczność, że można tak to połączyć. Jeszcze w przypadku tak młodej osoby, która jeszcze wiąże studia i jeszcze inne, to no, dla mnie to jest niesamowite. A ty nie miałaś styczności ze stereotypami? Mam takie wrażenie, że niestety zarzucanie mi jakby niekompetencji w pewnych obszarach, czy braku doświadczenia. Natomiast nie mogę tego powiedzieć o naszej organizacji. Jak to u ciebie wygląda? Work-life balance, elastyczność przy byciu influencerem. Jeśli chodzi o work-life balance, to jest właśnie ciężko mi tym zarządzać, bo tak naprawdę właśnie cały czas ta praca jest. Cały czas jest komu odpisać. Zawsze jest co nagrać. Uważam, że krzywdzące w mojej pracy jest to, że ludzie nie rozumieją, czym ja się dokładnie zajmuję. Czego się od siebie nauczyliście? Mimo, że zajmujemy się dosyć odmiennymi rzeczami, mamy bardzo dużo wspólnych tematów do rozmowy i widzę, że mam bardzo podobne wartości, mimo, że znajdujemy się w zupełnie dwóch różnych miejscach. Ja chciałam powiedzieć dokładnie to samo. Mam wrażenie, że mimo, że nasza codzienność wygląda inaczej i jakbyśmy porównali swój plan dnia, to byłby on zupełnie inny, to jednak na koniec dnia lądujemy z tymi samymi wartościami. Nie wiem, jak ty postrzegałeś do naszej rozmowy pracę w banku. Znaczy, wiesz co, ja się bardzo cieszę w ogóle, że mogłem cię poznać i że mogłem w ogóle doświadczyć czegoś takiego, że istnieje takie stanowisko, że właśnie takimi rzeczami w banku się zajmujesz. No ja jestem ogromnie szczęśliwy, że właśnie idziemy w taką stronę, tak jak mówiłem, że właśnie tego komfortu pracy, żeby środowisko pracy było po prostu lepsze dla pracowników i no jestem niesamowicie szczęśliwy. W banku BNP Paribas stereotypy nie pracują.